Zwierzęta, tak samo jak ludzie, posiadają wiele różnych rytuałów, tradycji i zachowań. Wiele z nich jest bardzo dziwacznych, dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię 10 najdziwniejszych zwyczajów zwierząt. Pierwsze z najdziwniejszych zachowań dotyczy śledzi, czyli ławicowych ryb z rodziny śledziowatych. Te morskie stworzenia występują także w Polsce i charakteryzują się silnie bacznie spłaszczonym ciałem o długości około 30 do 45 cm oraz srebrzystym brzuchem. Śledź bałtycki nazywany jest sałaką. Zwierzęta te mają bardzo śmierdzący zwyczaj, a mianowicie porozumiewają się za pomocą swoich pierdów. Zgodnie z tym, co mówią naukowcy, pierd może oznaczać następny posiłek albo bezpieczeństwo. Co ciekawe, śledzie zaczynają pierdzieć, gdy ryby zgromadzą się w dość dużej ławicy. Takie zachowanie tych ryb pomaga rybakom w ich namierzeniu. Śmierdząca sprawa. Numer 2. Zmiennopłciowość błazenków. Z pewnością każdy, kto ogląda ten materiał, widział także film Gdzie jest Nemo, który spopularyzował hodowlę błazenków. Gdyby animacja ta trzymała się prawdy przyrodniczej, cała historia wyglądałaby całkowicie inaczej. Przerażająco obrzydliwie inaczej. Błazenki są zwierzętami żyjącymi pojedynczo, parami lub w grupach. Jeśli ryby te żyją w grupach, to występuje wśród nich odpowiednia hierarchia. Na jej szczycie znajduje się dojrzała płciowo samica oraz jej partner. Następnie nieco niżej znajdują się młode samce, które nie zajmują się rozmnażaniem. Tym przedziwnym zachowaniem, o którym wspomniałem, jest fakt, że w przypadku śmierci samicy jej partner zmienia płeć i zajmuje jej miejsce. Błazenki są protandrycznymi hermafrodytami. To oznacza, że młode osobniki mają zarówno męskie, jak i żeńskie organy. Dojrzały płciowo osobnik najpierw funkcjonuje jako samiec, a później może zmienić płeć na samicę. Młode osobniki mogą dobrać dowolnie płeć w zależności od sytuacji, więc w przypadku bajki Gdzie jest Nemo, po śmierci matki Nema, jego ojciec Marlin powinien zmienić płeć, żeby jego syn mógł utrzymać gatunek przy życiu. Wiem, dobre wspomnienia z pięknej bajki zostały całkowicie zdruzgotane i to już na zawsze. Kolejne dziwaczne zachowanie zwierząt, ale za to już bardziej romantyczne i mniej przerażające, to zachowanie pingwinów. Żyją one na półkuli południowej, głównie wokół Antarktydy. Znane są ze swoich romantycznych oświadczeń. Przynoszą one swoim wybrankom najładniejsze kamyki, jakie znajdą. Pingwiny białookie słyną ze swoich specyficznych rytuałów godowych. Są to prawdziwi romantycy. Do związku między dwoma pingwinami może dojść dopiero wtedy, jeśli partner przyniesie swojej wybrance odpowiedni prezent w postaci pięknego kamienia. Rzuca on pod jej nogi taki dar, żeby wiedziała, że musiał się wykazać jakimś wysiłkiem, by go zdobyć. Wtedy samica ocenia, czy nadaje się on na dobrego męża. Pingwinica może wybrać tylko jednego pingwina. Jeśli się zdecyduje, to zbliża się do niego brzuchem. Następnie we dwoje oddalają się od stada, by udać się na noc poślubną. A mówią, że to ludzkie samice lecą na ładne prezenty. Słonie mają także wiele zachowań, które przypominają ludzkie. Jednym z nich jest pokrzepianie smutnych przyjaciół. Kiedy jakiś słoń jest zestresowany, wtedy inne słonie głaskają go trąbami i wydają miłe dla ucha dźwięki, podnoszące na duchu, które przypominają ćwierkanie. Jeśli w okolicy nie ma kogoś, kto mógłby wspomóc młodego wielkouchego zwierza, wtedy taki słoń zaczyna ssać swoją trąbę, tak jak małe dziecko ssie kciuka. Słonie posiadają także inny dziwaczny zwyczaj, który występuje także u ludzi. Jest to grzebanie swoich zmarłych. Gdy jeden z partnerów umiera, ten drugi tworzy mu coś na wzór grobu. Dlatego też często mówi się o cmentarzyskach słoni. Zmarły jest okrywany liśćmi i gałęziami. Tym samym podkreśla się wyjątkowy charakter tego miejsca. Jak widać, zwierzęta nie różnią się tak bardzo od ludzi. Teraz zwierzęta, których strasznie nie lubię. Z pewnością na początku się zdziwicie, ale zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Chodzi o delfiny. Na pewno kiedyś zrobię o nich odcinek dla widzów powyżej 18 roku życia, bo w życiu wam się nie śniło, że te stwory mogą być tak brutalne. Delfiny znane są z tego, że tworzą zorganizowane gangi, które porywają do niewoli swoje samice. Są tam maltretowane, pite i nie tylko. Wcale inaczej delfiny nie traktują swoich młodych czy innych gatunków waleni. W końcu przechodzimy do wcale nie tak dziwacznego zachowania, bo chyba najbardziej się z nim identyfikuje, czyli długiego spania. Zgodnie z tym, co mówią specjaliści, koale śpią 22 godziny. Nie ma dla nich większego znaczenia, w jakiej pozycji zasną. To dokładnie tak jak ja. A skoro mowa już o długim spaniu i leniuchowaniu, to porozmawiajmy chwilę o leniwcach. Są to zwierzęta nadrzewne, które posiadają bardzo długie pazury. Ich nazwa nie jest bezpodstawna, bowiem schodzą one z drzew jedynie po to, żeby się wypróżnić. Leniwce są roślinożercami, więc żywią się głównie pędami, kwiatami, liśćmi, a także owocami. Nie potrzebują tyle kalorii, co ciała innych ssaków, ponieważ nie regulują swojej temperatury przez zmianę tempa metabolizmu. Są one gatunkiem zagrożonym wyginięciem, ale z pewnością nie jest to spowodowane ich lenistwem, bo też by był taki gatunkiem.
Kolejne dziwaczne zachowanie, związane tym razem z bardziej intymną sprawą, to zachowanie modliszek. Każdy już się na pewno domyśla, o co chodzi. Nie o pieniądze, o to drugie, czyli o odgryzanie głowy swojemu partnerowi zaraz po kopulacji. Co ciekawe, kiedy partnerka odgryza swojemu chłopakowi głowę, reszta jego ciała wcale nie zostaje pozbawiona popędu płciowego. Jak twierdzą specjaliści, niektóre pajęczaki oraz modliszki praktykują taki seksualny kanibalizm, ponieważ mylą swojego partnera z pożywieniem, gdyż zazwyczaj występuje u tych gatunków dyformizm płciowy, polegający na tym, że samiec jest mniejszy od samicy. Nie wszystkie modliszki jednak odgryzają głowę swojemu partnerowi, tylko te, które akurat są głodne. Inne dziwaczne zachowanie to zachowanie, które możemy zaobserwować u kukułki zwyczajnej. Nie są to ptaki, które słyną z dobrego rodzicielstwa. W odstępie około 2 tygodni taka kukułka składa od 10 do 20 jaj w okresie od maja do lipca. Nie wysiadują one same tych jaj, nie budują własnych gniazd, tylko podrzucają swoje dzieci do gniazda innego ptaka. Są na tyle sprytne, że często wyrzucają inne jajo, zastępując swoim, które podobne jest do niego wyglądem i kolorem. Chodzi o to, żeby ptak nie zauważył żadnej zmiany. Kukułka wyszukuje inne gniazda co sezon. Z pewnością jest to ptak, którego nie chcielibyście mieć za rodzica. Po co wychowywać swoje dzieci, skoro można je komuś podrzucić? 10. Dziwaczne zachowanie występujące w świecie zwierząt i nieco obrzydliwe jest dość szokujące, więc dla widzów o słabych nerwach polecam pominąć ten fragment. A tak serio to nie. Zaciśnijcie zęby i oglądajcie. Mieliście kiedyś tak, że było wam tak bardzo niedobrze, że myśleliście tylko o tym, żeby wyciągnąć swój żołądek na zewnątrz i całego go oczyścić? Tak, ja też nie. Za to żaba tak potrafi. Niektóre żaby potrafią podczas wymiotu wypluć cały swój żołądek na zewnątrz. Wtedy taki płaz oczyszcza łapami całą jego zawartość z niechcianych elementów jedzenia, po czym ponownie połyka żołądek. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy jakaś księżniczka postanawia pocałować żabę, myśląc, że zmieni się w księcia, a ta zamiast magicznie zmienić postać, wypluwa swój żołądek i zaczyna go czyścić. Najgorszy możliwy scenariusz. To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Obejrzyjcie także drugą część, która za jakiś czas pojawi się na moim kanale. A także dajcie znać w komentarzach, które z tych 10 dziwacznych zachowań było dla was najbardziej szokujące. Trzymajcie się, cześć.